Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Związek Młodzieży Socjalistycznej, ZMS, w Ameryce jest troszeczkę wściekły. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego Związek Młodzieży Socjalistycznej jest troszeczkę wściekły? No, bo jest spora forsa w ochronie środowiska. Ja wiem, że dużo ludzi nie lubi słowa forsa, no ale forsa to jest forsa. To jest takie pejoratywne, negatywne w sumie określenie. I to zawsze jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i w tym środowisku rozdawnictwo czy wydawanie podatków ludzi pracujących Ameryki, miast i wsi, to miało być 3-4 tryliony dolarów. No, to co już Biden wydał, dwa tryliony, Trump rozdał też trylion czy dwa, no ale to było w porozumieniu z demokratami, no wtedy wydawało się, że to jest dosyć potrzebne, no ale teraz już podchodzimy pod 5-6 trylionów pieniędzy, których nie ma. Kiedy Biden wychodzi i on mówi, nie, to nic was nie będzie kosztowało. No, ale on to mówi do tych, którzy głosują na niego i na wszystkich tych socjalistycznych pasożytów, no bo kogoś to będzie kosztowało, tak? Nie ma pieniędzy z drzewa. No, są pieniądze też z drukarni. No, komuniści tak w Wenezueli, komuniści drukowali, także teraz ostatnio to chyba Maduro to skasował 6-0 w Zimbabwe. Zimbabwe, no to kiedyś to była Rodezja. No, kraj w sumie stworzony przez białych, zaraz obok Afryki Południowej, no i Rodezja została zamieniona w Zimbabwe, w raj komunistyczny. Socjalizm zapanował, rozdali wszystką ziemię tych białych farmerów, no i przyszedł. Co przyszło? Przyszedł brud, smród i ubóstwo. No ale wracając do Ameryki, Biden obiecał wszystkim tym postępowym lewakom, wszystkim tym komunistom, wszystkim tym szalonym nierealistom, utopistom. W sumie to lewactwo to jest zawsze ma jakieś idee, które zweryfikowane z praktyką z przeszłości. Każdy normalny rozumie, że to nie ma sensu. No i ten kij, który obiecywał komunistom dolania wszystkich niezgadzających się z ich poglądami na ochronę środowiska, no jest troszeczkę krótszy. Biden zamiast tego, no to w zasadzie zamienił ten kij lewaków na subsydiowanie i na zasiłek dla potężnych korporacji. No korporacje niestety zawsze no oczywiście, że w korporacjach pracuje 10, 100, 200 tysięcy ludzi i korporacje to nie jest coś wyimaginowanego jak Santa Claus, ale korporacje zawsze są w stanie ustawić się, żeby pieniądze tam płynęły. No i nic nie ma złego z korporacjami, no bo produkują samochody, produkują komputery i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest też część ludzi, która tym kieruje. No i politycy tam mają płacone. Także 555 miliardów dolarów ma pójść. Jest to niby traktowane przez Bidena jako największa inwestycja w historii amerykańskiej. No i lewactwo teraz klaszy. Lewactwo, prasa, telewizja, internet. Oni wszyscy klaszą, że ten masywne, kolosalne wydawanie, no to jest najwspanialsza rzecz, jaka może być. No i podniesie jakiś autorytet Bidena, szczególnie, że Biden jedzie na szczyt klimatyczny, szczyt środowiskowy w Glasgow. No i będzie chciał tam troszeczkę zaświecić tym swoim sukcesem. No ale ten sukces, no to nie jest taki wielki sukces, no bo popatrzeć na to, to oni uzyskali dużo, dużo mniej, co chcieli, no bo każdy normalny rozumie, że chcieli dużo za dużo. Cały najgłówniejszy punkt to było to, że klimat
cały ten plan klimatyczny, no to jest w zasadzie padnięty, już tego nie ma. Nawet lewacy troszeczkę zrezygnowali z tej energii, czystej energii, no bo to jest niewykonalne, to w sumie nie jest niewykonalne. Część aktywistów z projektu Sunrise Movement, czyli Wschód Słońca, to planują głodować przed Białym Domem, także będzie to troszeczkę te lewackie szpila dla Bidena. No nigdy nie jest za dużo dla lewaków. Lewacy po prostu, no to jest ZMS, w Niemczech przed II wojną światową, no to wiecie jak się ta organizacja nazywała, to ona miała w drugiej części Jugend, no to byli tacy, można powiedzieć, sowieccy pionierzy, no i w Ameryce teraz zaczynają właśnie, to jest to samo, co ten coś tam Jugend, no i sowieccy pionierzy, no to teraz mamy ten ZMS, którzy są bardzo chętni do tego, żeby biegać i walić z kijem wszystkich innych, którzy mają inne spojrzenie. No. Czasami, no i oni są przekonani, że mają rację, tak? To jest najgorsze to, że lewactwo uważa, że jest tylko jedna prawda, że wszystko inne musi być cenzurowane, że ludzie mogą mieć, powinni mieć problemy za wyrażanie swojej opinii. No to jest wstyd, szczególnie dla ludzi, którzy przyjechali, powiedzmy, z Europy Wschodniej. No to zaakceptowanie takiej cenzury i po prostu zabicie wolności wypowiedzi. No to, bo w zasadzie mówić może każdy, tak? Jeżeli w Ameryce jest prawo do tego, że można nasikać na flagę amerykańską, no to każdy ma prawo powiedzieć, że ten, to co nasikał na flagę amerykańską, no to jest skończona gnida i po prostu zdrajca i niewarty obywatelstwa amerykańskiego. Tak? Także każdy może się wypowiedzieć, każdy może spalić flagę. Lewactwo uważa, że spalić flagę to jest wolność słowa, ale powiedzieć opinię o tym, kto spalił czy naszczał na amerykańską flagę, no to już jest, to powinien mieć konsekwencje. No to jest straszne, że ludzie w ten sposób myślą, że nie rozumieją wartości wolności wypowiedzi. No ale wracając do lewaków, no to lewacy nie są zadowoleni, że przez dziesiątki lat Stany Zjednoczone czy rząd, no to w zasadzie jakoś tak pchał w kierunku tego, żeby kompanie jakoś znalazły rozwiązania rynkowe na mniejsze zużycie tego, żeby było mniej dwutlenku węgla, no i to, żeby klienci, konsumenci starali się kupować droższe rzeczy, no bo samochody elektryczne są droższe, wymiana lodówki, powiedzmy, po 4 latach zamiast po 15, no to jest droższe, suszarki tego rodzaju rzeczy, no wszystko to, co konsumowało energię, no to summa summarum to płaci konsument, to płaci ten człowiek, który pracuje, płaci podatki na te środowiska, no a później sam w sobie musi kupić. No ale lewakom to nie starczało. Lewacy to chcieli, żeby po prostu rząd federalny miał jakiś taki mechanizm, jakiś taki program, żeby były nakazy, przymusy, podatki, kary i tak dalej, no bo to lewacy, no to tak rozumują, tak, lewacy, republikanie, konserwatyści, no to mówią rynek musi się jakoś tak dostosować, żeby zobaczyć, jeżeli jest tam forsa, jeżeli można na tym zarobić, najbardziej jakiś prężny biznes tam wyskoczy, zrobi, znajdzie rozwiązanie, no ta sławetna, niewidzialna ręka rynku. I każdy normalny to rozumie, komuniści nie, komuniści to mają jakieś plany, no ale zawsze szukają pieniędzy u kogoś, no i właśnie tych pieniędzy nie ma, z tych 3-4 trylionów planują teraz, żeby przepchać 1,5 tryliona dolarów.
John McCain, republikanin, no dosyć taka też gnida, walczył bardzo z Trumpem, jego córka została wybrana jako do kongresu po linii rodzinnej, można powiedzieć, od dostała w spadku miejsce w kongresie, no i ona też jest tylko te Rhino, no to jest, co to znaczy to Rhino, to nie jest nosorożec, nie jest R-H-I-N-O, tylko R-I-N-O, Republican in name only, czyli republikanin z nazwy tylko. No i ona właśnie jest niby republikanką, no ale jest komunistką, jest lewaczką. No ale John McCain 20 lat temu, 17 lat temu z demokratą Joe Liebermanem, no to demokrata z Nowego Jorku, w sumie nie mieszka w Izraelu, tylko w Nowym Jorku. No i oni zrobili razem coś takiego, że ograniczenie w rynku, no to wszystko polegało na tym, że były tam kary finansowe, za dwutlenek węgla. Podobna ustawa przeszła w Izbie Reprezentantów w 2009 roku, no ale wtedy to kosztowało Nancy Pelosi, czyli ta szefowa większości demokratów w Izbie Reprezentantów, no to ona właśnie straciła tą większość. No ona to chyba ma już 500 lat, 1500-1900, jak to mówią, ale czarownica Pelosi po prostu jest w tej polityce od wieków. No tak samo jak i Biden. Biden, trzeba pamiętać, że jak on startował, miał 30 parę lat, do polityki szedł, no to on powiedział 62-latkowi, że najwyższy czas iść na emeryturę, odpuścić sobie politykę, no a teraz jest laleczką w zasadzie jako prezydent. No i stracili w 2009 roku większość w Izbie Reprezentantów, no teraz się zanosi na to samo. 2022, no to będzie jedno wielkie przetasowanie w Izbie Reprezentantów i w Izbie Senatu. Republikanie wiedzą, no i normalni umiarkowani demokraci rozumieją, że te wszystkie ambitne plany środowiskowe, no to oni rozumieją, że to będzie pompowało ceny, będzie wszystko coraz bardziej droższe, no i zlikwiduje, zniszczy amerykańską z miejsca pracy, zniszczy konkurencyjność i tak dalej. Ci normalni demokraci, którzy są przeciwko, no to są ludzie, demokraci z Teksasu, no tam, gdzie się wydobywa olej, no i z zachodniej Virginii, no to Virginia, Kentucky, no to Pensylwania, no to są te rejony, to jest taki Śląsk, górny, dolny Śląsk, to są tam ciąg gór Apalachy, no to tam właśnie jest wszystkie te kopalniane, te energia kopalniana, no to właśnie w tych rejonach jest, no to demokraci, normalni demokraci rozumieją, że to nie można tego zlikwidować, że oni rozumieją, że górnik nie przekształci się we fryzjera czy programatora komputerów, tak? Pomimo wszystko, że część lewaków w ten sposób tłumaczy. Rzuć kilo w górniczy i weź się za fryzjerkę, weź się za programowanie komputerów. Cała prezydentura Bidena, no wszyscy zieloni go wypychali, no i to miała być możliwość dla zielonych. Z tych 3-4 trylionów dolarów, no to bardzo duża część miała być zbudowana naokoło naokoło czystej energii, programu czystej energii. No i co to wymagało? To miało wymagać to, że linie przesyłowe miały kupować albo same produkować zieloną energię, dodatkową zieloną energię. No i kompanie miały dostawać jakieś federalne subsydiowanie, jakieś pieniądze ekstra. No skąd się bierze? No znowu z konsumentów.
konsumenta, znowu ten czarny, szary obywatel, który tyra, ma za to zapłacić. No ale tam miały być kary, jeżeli coś nie spełniają, to kijem od razu ich tam lać, na Syberię wysyłać i tak dalej, i tak dalej. Gaz naturalny, no wbrew pozorom, też nie jest traktowany jako czysty. No lewacy, demokraci ciągle tłumaczyli, że ten kij, że ten przymus, że te podatki, ten mechanizm siłowy, no to musiał być, dlatego żeby zrobić, mieć 50% energii używanej w Ameryce w 2030 roku, żeby było już bez tych węglowych, pochodnych węgla, czyli olej, węgiel, gaz i tak dalej, i tak dalej. Joe Manchin, to właśnie tak jak wspomniałem, zachodnia Virginia i ten Teksas był ostro przeciwko. Dlatego to wszystko upadło. To normalni ludzie rozumieją, że to nie można tak z dnia na dzień. Lewacy znowu sugerowali, żeby był, powiedzmy, jeszcze większy podatek od węgla. No raczej nie będzie. Wrócili do karania, chcieli karać, miały być jakieś cła zaporowe na energię, która przychodzi do Ameryki, no bo jeszcze sprowadzają, w sumie w Ameryce wysyłają węgiel, przesyłają węgiel, no to wszystko, ropę wysyłają, przesyłają, benzynę wysyłają, przesyłają, no jest to wolny rynek, no to chcieli właśnie lewacy, żeby cła zaporowe były. No ale to już nie było to wspominane w tym tygodniu, bo to wszystko jest no szmalcu w tym wszystkim, w tej ustawie, no to jest od groma i ciut. Cały ten boczek, cały ten słoninkę, to wszyscy tam w tym kongresie biegają i chcą przyciąć jak najwięcej. ZMF, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Ocasio-Cortez, no to ona tam proponowała 100 tysięcy miejsc pracy, właśnie takich inspektorów, nie inspektorów, którzy by biegali, sprawdzali. Cała ich ta praca to miałaby, byłaby taka, żeby sprawdzać, tak jak za Stalina biegali, żeby sprawdzać, czy ten kułak nie miał jakiegoś worka żyta gdzieś tam w stodole, no to ZSMP-owcy to mieliby sprawdzać, czy ktoś tam jakiś nie ma brudnej generatora na benzynę, no bo w Kalifornii właśnie robią to nielegalne. Ustawa miała jeszcze więcej mieć tego szmalcu w tym wszystkim, dla wszystkich biznesów, dla biznesów małych czy dużych, związanych z energią elektryczną, czy niezwiązanych z energią elektryczną. Biały Dom to mówił, że pieniądze będą rozdawane, które dla firm, które nie są w zielonej, czyli jakieś i to w postaci pożyczek, kredytów podatkowych, kompanie, które produkują stal, no nie ma już tak dużo kompanii, kompanie, które produkują cement, też już tak dużo nie ma. No wszystko, prawda jest taka, że lewacy chcieli opodatkowywać Elona Muska, no a on chyba będzie zbierał największą kasę z tego wszystkiego. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych, dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, nie idźcie za socjalistami, za utopiami. Albo żyliście w socjalizmie, albo widzieliście, co się dzieje, to nie jest dobry kierunek. Przekaz dla socjalistów żyjących w Ameryce. Głosujcie 2022 na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie idźcie w kierunku socjalizmu. W tym czasie to już powinien wiedzieć.